Promocja, sport i turystyka, proszę Państwa, to nasz kolejny blok, blok pytań. Ja bardzo bym chciał, żeby te pytania się nie powielały, bo już kilka dyskusji w czasie tej kampanii usłyszeliśmy. Więc zadam pytanie troszkę o co innego. W centrum miasta w Ustroniu dysponujemy obiektem, który delikatnie rzecz ujmując, czasy świetności ma już za sobą. Mówię tutaj o stawie kajakowym. Czy mają panowie pomysł na to, jak można dokonać tego jego rewitalizacji, jak można wykorzystać tą przestrzeń także z perspektywy ściągania tutaj większej ilości turystów? I o odpowiedź poproszę pana Artura Kluza. Staw kajakowy to jedna z inwestycji, którą już planowaliśmy i planujemy. Skąd te moje słowa? No, miasto nasze potrzebuje nie tylko centrum, ale i obrzeża rozwoju właśnie w kierunku turystyki, ale staw kajakowy jest takim bardzo znanym w Ustroniu od lat miejscem, gdzie no, lata świetności ma już za sobą, dlatego wykonano już projekt na przebudowę tego obiektu, natomiast no, jest to około 5 milionów złotych. Będziemy starać się z wykorzystaniem środków zewnętrznych wykonać remont, właściwie remont, przebudowę całkowitą tego obiektu. Skąd możemy pozyskać pieniądze? No, nasze miasto za tej kadencji uchwaliło, nasza Rada Miasta, a pan burmistrz to zatwierdził, uchwaliło lokalny program rewitalizacji. To jest dokument najważniejszy dla wszystkich miast w tej chwili, dlatego że obszary zawarte w tym dokumencie będą, na obszarach zawartych w tym dokumencie będziemy mogli rewitalizować te obiekty, które na tych obszarach się znajdują, czyli między innymi staw kajakowy. Będziemy mogli uzyskać na ten staw kajakowy dofinansowanie tylko dlatego, że właśnie znalazł się on w tych obszarach. Jak to wygląda? Ten projekt nie wszyscy Państwo wiecie, ale jest całkowicie przebudowany ta przystań. Są fontanny na środku, całe zewnętrzne boki również są zmienione. Jest takie miejsce, gdzie można wejść do wody, takie ploso, w którym można, małe dzieci mogą brodzić nogami. Natomiast musimy pamiętać, że jest to duży koszt dla miasta i ze swoich środków nie poradzimy sobie z tym tematem. Musimy to zrobić albo w partnerstwie publiczno-prywatnym, albo korzystając ze środków RPO. Dziękuję serdecznie. I o odpowiedź poproszę pana Przemysława Korcza. Ta debata będzie słynęła z ad vocem chyba, bo tam ta taka nie była. Proszę Państwa, myśmy nigdy nie operowali kwotami powyżej 50 milionów. Nie wiem, skąd pan Artur ma takie informacje. Chyba to, co powiedział na sesji pan prezes, to może to jest faktycznie taka humorystyczna. Proszę Państwa, cena wykonania metra mieszkania, czyli cena metra odtworzeniowego lokalu mieszkalnego zwykłego w województwie śląskim, to jest na dzień dzisiejszy 3600 zł. Ona oscyluje, co kwartał się zmienia. Nie chce mi się wierzyć, że cena wykonania metra basenu i to jeszcze jakiegoś super będzie kosztowała 5500. To tyle ad vocem. Co do stawu kajakowego. Proszę Państwa, projekt był przygotowany w latach 2010-2014. Opiewał na 18 milionów. Była to kompleksowa modernizacja nie tylko stawu kajakowego, ale również turbin historycznych znajdujących się w technikum oraz młynówki do centrum miasta. W planie było, proszę Państwa, nie tylko zagospodarowanie stawu, stworzenie pięknej w kształcie łodzi kubatury, która miałaby być zapleczem gastronomicznym, oszkleniem turbin, wystawieniem jej dla turystów i dla mieszkańców i później kanałem przez centrum miasta miał iść szlak wodny typu powiedzmy dla kajaków małych, gdzie można by było uatrakcyjnić to niezbyt dzisiaj atrakcyjne miejsce i zapomniane przez Ustroniaków, a kiedyś służące nam i po dzień dzisiejszy poniekąd jako rezerwuar przeciwpowodziowy. Dwie funkcje by to musiało pełnić dalej, czyli być zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym, ale również mieć kapitalną funkcję turystyczną w centrum miasta, czyli szlak do centrum miasta oświetlone nabrzeża łódki i sam staw kajakowy plus odsłonięta turbina. Skąd finansowanie? Proszę Państwa, Żyrardów jest przykładem. Piękna rewitalizacja całego przemysłowego miasta. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznacza na cele rewitalizacji starych, poprzemysłowych obiektów dzisiaj całkiem spore środki. Oczywiście inne fundusze również. Dziękuję bardzo. Dziękuję.